Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie z tej strony pomidrowy.pl aka Michał, witam was w kolejnym odcinku z gry Minecraft. W zasadzie to zagrajmy w Minecraft. Dobrze, moi kochani, pamiętacie co robiliśmy ostatnim razem w tym let's playu? Jeżeli nie, to dam wam krótkie przypomnienie, więc ostatnim razem wycięliśmy pół lasu oraz weszliśmy tutaj do tych oto lochów, w których jakby tutaj jesteśmy sobie teraz. I dzisiaj prawdopodobnie wydostaniemy się z tych lochów już, no bo... Oj, przepraszam. Nie ma co tutaj, że tak powiem, dłużej zwiedzać. I tak na razie nie mamy tutaj nic ciekawego, a myślę, że odcinki z lochów jak najbardziej będą, ponieważ dzisiaj wypadałoby wrócić na powierzchnię i pobudować trochę. Ponieważ dostałem wyzwanie od niejakiego Krugerka oraz od citrusowego aka Hot Jokera. Ale najpierw zobaczmy, co tutaj mamy ciekawego, bo nie pamiętam. Tutaj mamy Chain Helm oraz Clearstone. Aha, dobra, to jest coś, co ostatnim razem już sprawdzałem. Tutaj mamy Power 3. Ten łukby się w sumie nawet nam przydał, powiem szczerze. Dlatego sobie z chęcią go zabiorę w zamian za te oczy, ponieważ oczy mi na razie się nie przydadzą, no niestety. Taka jest prawda. Fire Protection 2 oraz Sharpness 3. O, proszę, to są jakby... To jest coś, co z chęcią bym wziął sobie, dlatego myślę, że... Co by tutaj w sumie zostawić? A, chleb niech będzie. Fire Protection. Dobra, Protection 1 to jest gorsze. Jestem z powrotem, wybaczcie. Już tutaj do was wracam, moi kochani. I dobra, cobblestone weźmiemy sobie. Protection 1 tutaj mam. Fire protection oraz sharpness. Oraz weźmy sobie to. O, to będzie dobre. Więc dobra, moi drodzy. Myślę, że tutaj nic nam... nie pozostaje nam nic innego, jak wykopać się już na samą górę i porobić coś na powierzchni, tak więc pozwólcie, że wezmę sprawy w swój kill-off i zacznę kopać po prostu na samą górę. W międzyczasie po prostu sobie pogadamy, bo czemu by nie, bo rozmowa jest bardzo fajna. Więc nagrałem sobie już na zapas, bo w chwili właśnie, kiedy rozmawiamy, ja teraz nagrywam dla was filmiki na zapas. Dlatego, że będę wyjeżdżał do mojej dziewczyny, do Justyny dokładnie. Wyjeżdżam już pojutrze, czyli w środę, więc mam niewiele czasu, żeby po prostu jakiś taki mały zapas nagrać. No i właśnie to robię w tym momencie. Nagrywam dla was sobie, że tak powiem, filmiki na zapas, żeby po prostu... żebyście mieli co oglądać. No i właśnie nagrałem teraz dwa pomlogi na... taki trochę poważniejszy temat, gdzie nie śmieszkowałem sobie ani nic, po prostu to był temat, na którym zależało mi na szczerej dyskusji z wami. Zobaczymy, jak on się przyjmie, ten materiał, bo wiadomo, wiem, że przyzwyczaiłem was trochę też do trochę takich śmiesznych vlogów, a uważam, że jednak takie vlogi też są potrzebne na kanale, takie trochę szczere, no i myślę, że ten właśnie jest jednym z nich. To jest właśnie jeden z nich, z tych vlogów. Dobra, teraz lecimy tak. Tutaj idziemy i jesteśmy... Ej, szafa grająca tu jest. Trochę mi Minecraft ściął, jak zresztą widzicie, więc pozbędę się... Czego ja tu się mogę... Dobra, Apple. Daj mi. Mamy szafę grającą. Super, świetnie. Przynajmniej nie będę musiał już robić. Mamy za darmo, kurde, szafę. No kurde. Jak za darmo, no to kto by nie skorzystał, nie? Tutaj widzę, że jest wyrżnięte w pół. Ciekawe przez kogo. Na pewno nie przeze mnie. Dobra. Moje mieszkanko już jest nade mną, te 50 tych. To już jest niedaleko, więc sprężajmy się. Szczerze nawet nie wiem, jak długi wyjdzie ten odcinek. Wiem, że to już niedługo będzie... tu już będzie, kurde, zaraz 10 odcinek z Minecrafta. Jezu, jak ten czas szybko leci. Jeszcze teraz tylko do Mariana wrócić i będzie gitara, nie? Gitara Simpson będzie. O, proszę, ty, to jest kolejne piętro. I tam powinno być już...
Tak, ja już tutaj byłem, widzicie? Odkryłem właśnie tą część korytarza, nie? Tą tutaj. Gdzie mnie jeszcze nie było. Dobra, to my sobie będziemy zwiedzali tam już innym razem, więc pójdźmy do góry, pozostawiajmy jakby itemy w skrzynce i zabierajmy się za... zabierzmy się jakby za... wiecie za co. O, noc jest na dworze, więc pójdźmy spać za ten. W ogóle... zwiększmy sobie jasność, dlatego że średnio co widzę. No dobra. To już jak jesteśmy wyspani, jesteśmy pełni energii, to pochowajmy sobie itemy do skrzynki. Te takie dla mnie bardzo ważne. Jeszcze niestety nie zabieram się za budowę żadnego magazynu ani nic, więc niestety trzeba będzie porobić trochę skrzynek. Ale spokojnie, z czasem planuję tutaj ogarnąć jakiś magazyn, jakieś takie inne tego typu sprawy, tak więc wszystko w swoim czasie, moi drodzy, wszystko w swoim czasie. Dobra, mamy tutaj ten, skrzyneczkę drugą, postawmy sobie ją gdzieś, a pierdyknijmy sobie ją tutaj na razie pod... oczywiście pod okienkiem, bo czemu by nie. Pochowajmy tutaj rzeczy, bo byłoby mi bardzo szkoda je stracić. Okej, przejdźmy teraz do zadania od Krugerka. Krugerek zadał mi tutaj oto, znaczy zadał. Zadanie od Krugerka wygląda następująco, że mam zbudować domek do góry nogami, więc tak też i uczynimy, tylko będę musiał porobić trochę schodków, bo schodki przede wszystkim. No, tam nie trzeba jakoś się super starać. To będzie taki malutki domek, ale będzie on do góry nogami, jak sobie autor zażyczył zadania, więc sprawdźmy, gdzie mamy dyrt. Dyrta nie ma. Oh my god. Mam złotą łopatę, więc trzeba ją zużyć, więc czemu by nie zrobić to teraz. Wejdźmy sobie na powierzchnię. Kurde, ale tutaj pięknie. Fajnie tutaj sobie ptaszki ćwierkają i tak dalej, i tak dalej. Więc udajmy się w to miejsce. Kurde, czemu tutaj Minecraft tak momentami ścina? Pewnie dlatego, że ten teren buduje mi się. No dobra, więc powiedzmy, że... dobra, może nie tutaj, bo tutaj wolałbym, żeby była polana taka pusta. Pójdźmy gdzieś indziej. Tam jest jakby moje mieszkanko. Znaczy jakby w ogóle to jest moje mieszkanko. Tutaj w ogóle co to są za... Mulberry. Co to jest Ikama? What the fuck? Dobra, never mind. Wykopmy sobie tutaj teren. Zróbmy sobie tutaj chatkę Kubusia Puchatka, ale odwróconą. Nie wiem, jak długi dzisiaj będzie odcinek, tak więc nie nastawiajcie się na to, że będziecie mieli dzisiaj, kurde, seans. O, proszę, widzicie? Patrzcie, jak się nam szybko łopata skończyła. Jezus Maria, co za żal. No dobra, no to zaczynamy w takim razie. W takim razie zaczynamy. Więc tak. Na początku wypadałoby zbudować podstawę jakąkolwiek. No w tym wypadku, skoro jest to do góry nogami, to wypadałoby zbudować dach. Więc zaczynamy od dachu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ewentualnie sześć. Następnie. Dyrt. Pyk. 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 Coś takiego. Następnie. Pyk. 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 Aj, za daleko, proszę państwa. Po prostu za daleko. I pyk. 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 Zdałem sobie sprawę, że jestem głupi. Nie, 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 nie. Nie, 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 ja to spieprzyłem, ja ewidentnie to spieprzyłem, bo to nie ma iść w tą stronę. Ja pitole, ale zdałem czadu teraz, nie? O Jezu, ale ja jestem dobry. Dobra, czekajcie chwilę. Ajajajajajajaj. Dobra, dałem dupy. Tyle mogę powiedzieć. Dałem dupy po całości. Więc szybko sobie ogarniemy na szybkości kill off, drewniany.
Dlatego, żeby mieć kamienną si... Chociaż po co ja to robię, skoro ja... Dobra, ja czasami nie myślę, nie? Tak się blisko wybudować, a tak, kurde, później biegać. Masakra, masakra. Dubi dubi duba, dubi dubi duba. Dobra. Patyki. Żelazo jakieś mamy? Mamy, mamy żelazo. Wow. Więc szybko sobie przetopimy. Jak się tam topi żelazo, więc widzimy się za chwilę. O, i kwiatuszek sobie postawię, bo czemu by nie? Fajnie sobie powąchać. Patrzcie, mam małego pomidorka. Zebrałem małego pomidorka, hehe. Dobra, mamy tutaj już zrobione, bardzo fajnie. Teraz możemy sobie już porobić ironowe ten. I przede wszystkim najpierw siekiera oraz łopata, bo łopata się przyda, żelazna. Wracamy na miejsce zbrodni, czyli w sumie niedaleko. No jak widzicie, nie musiałem się jakoś tutaj super wysilić. Więc robimy od początku, od zera, wszystko. W ogóle zadanie od Citrusa jest takie, żebym zbudował pomnik. Tam, nie wiem, swój, za kolaka i tak dalej, ale... To do tego zadania oczywiście przejdziemy, ale nie w tym odcinku i zapewne nie w następnym, dlatego że do tego zadania wolałbym uzbierać potrzebne składniki, czyli między innymi wełnę i tak dalej. Wiecie o co chodzi. Więc dobra. Podstawa domku. Teraz wszystko idzie tak, że... To musi wyglądać na takiej zasadzie. Czyli robimy coś takiego. Pyk. O. Dokładnie tak. I teraz, skoro idziemy już na taką zasadę, to musi to właśnie wyglądać tak samo jak tu. Czyli lecimy tak na 6 i potem cały ten dach będzie leciał w tę stronę. No bo musi to iść tak, no bo... Kurde, nie tak! Co jest ze mną nie tak dzisiaj? W tę stronę. Oczywiście, że w tę stronę. O, dokładnie tak. I teraz cały ten dach musi iść tak, więc pyk, 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 pyk. I robimy teraz taki rządek sobie. Potem robimy pięterko wyżej. I tak to będzie sobie szło wszystko. Więc dziękuję. Nie tak. No powiedzmy, że coś takiego. Powiedzmy, że ma iść to na 6. Nie, to nie musi być jakoś super wielki domek, ale ważne, żeby był. Zrobimy coś takiego, łatamy z powrotem i teraz musimy się przygotować na coś takiego w tę stronę. Czyli teraz psuję sobie to. Nie, to będzie szło tak. O. Dokładnie tak. I jeszcze jedno wyżej. O! No coś takiego, to właśnie ma iść na takiej zasadzie.
To będzie bardzo brzydko wyglądać, ale ważne, że będzie, kurde. Mega niesymetrycznie, mega brzydko, ale ważne, że będzie zbudowane. Wiecie, o co mi chodzi w każdym razie. Albo wiecie co? Walić to. Walić to, niszczymy to wszystko i robimy bardzo prosty domek. Żeby nie był jakoś super skomplikowany, bo ja tutaj będę się pitolił. A prawda jest taka, że i tak nie wychodzi tak jak chciałbym, więc dobra. Robimy coś takiego. Pyk, 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 pyk. Pyk, 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 pyk. Pyk, 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 pyk. Puk, 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 pyk, pyk, pyk. Coś takiego robimy. Dobra. I powiedzmy, że damy coś takiego, że jeszcze taki jeden rządek. I tutaj gdzieś pierdykniemy sobie drzwiczki dopiero. Niestety drzwi nie da się do góry nogami zrobić, a szkoda. Ale zrobimy po prostu coś a la... Niesymetryczny domek, o. No, coś takiego. O, proszę bardzo, damy coś takiego. I szkła tutaj nie będzie. Zrobimy taką po prostu chatkę, która będzie mieszana. Czyli damy teraz ciemne drewno na przykład. No, powiedzmy, że wygląda to... Powiedzmy, że wygląda to jak domek, o. Ja i moja bujna wyobraźnia, kurde. No, powiedzmy, że jest to domek, okej? Okay? Powiedzmy, że jest to domek. Domek do góry nogami. Wygląda on zupełnie inaczej od... O, gdyby się go odwróciło, ale no wiecie, nie miałem już pomysłu, więc powiedzmy, że to będzie to, to co prosiłeś, Kruger. Ja pierdzielę, ale to jest cringe, nie? Ta budowla to jest jeden wielki cringe. I coś więcej chcę jeszcze zrobić, czy to by było na tyle? W sumie na razie nie mam pomysłów, jakby zagospodarować ten czas, jeżeli chodzi o Minecrafta, więc powiedzmy, że skończymy na tej oto budowli, która... Wygląda jak pół dupy za krzaka. Starałem się, oczywiście nie pykło, bo jakby inaczej. Tak wygląda ten oto wychodek, bo nie można inaczej tego nazwać domkiem. Drzwi nie da się obrócić do góry nogami, więc muszą być tak. Przykro mi bardzo. I to by było na tyle. No, to by było na tyle, zdecydowanie. Moi drodzy, mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, co sądzicie o... tym czymś, a my widzimy się w kolejnych odcinkach z Minecrafta i tylko. Trzymajcie się, cześć i na razie.